11 września podpisaliśmy w gminie Oldendorf, Himmelfort, gminie zbiorczej niemieckiej, po 10 latach współpracy ponownie umowę partnerską. Ta umowa partnerska została ponownie podpisana, ponieważ gmina Oldendorf połączyła się z gminą Himmelforten i nowy burmistrz oraz gmina Puc podjęła decyzję o podpisaniu nowej umowy partnerskiej na najbliższą przyszłość i taki fakt miał miejsce 11 września w gminie Himmelforten. Treść umowy praktycznie została taka sama jak do tej pory, jedynie zmieniła się nazwa gminy Oldendorf Himmelforten. Herr Bürgermeister Holger Falk, Herr Thomas Scharbatke, sehr geehrte Damen und Herren, 10 Jahre sind vorbei, dass wir in Puck den Partnerschaft vertragt zwischen Gemeinde Oldendorf und Gemeinde Puck unterschrieben hatten. Wir sollten uns an unsere großartige Freude Thomas Scharbatke erinnern, der sich mit sehr viel Fleiß in unsere Partnerschaft eingebracht hat. Nachdem die historischen Barrieren überwunden waren, könnten wir endlich die Möglichkeit wahrnehmen und besser kennenzulernen. Wir haben die Kontakte vielfältig gepflegt, zum Beispiel durch Schüler aus Eusche, Besuche die Feuerwehrmänner, der Lehrer und Sportler, sowie durch Privatreisen. Wir haben unsere Kultur, Traditionen und Errungenschaften in der lokalen Regierung gezeigt. Die Gemeinschaft der Europäischen Union gibt uns neue Möglichkeiten, unsere Partnerschaft zu realisieren und zu intensivieren. Das Anstehen der neuen Gemeinde Oldendorf Himmelforten und das heutige Unterschreiben des Partnerschaftsvertrages mit der Gemeinde Puck wird neue Grundlagen schaffen, um die Zusammenarbeit in vielen Organisationen energisch zu gestalten. Die Stadträte, Feuerwehrmänner, Polizei und den Pastor für die Freundschaft, die sie uns während unserer Zusammenarbeit entgegengebracht haben. Współpraca dotyczyć będzie wymiany między strażakami. Również był przedstawiciel z portu gminy Puck. Są zainteresowani wymianą sportową. W listopadzie dojdzie już do pierwszej wymiany strażaków. Nasi strażacy, przedstawiciele naszych ochotniczych jednostek Straży Pożarnej wyjeżdżają na kilkudniowy pobyt w ramach wymiany. Przyjęcie przez gminę Oldendorf Himmelforten było bardzo uroczyste, za co chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Rokuję bardzo dobre nadzieje na dalszą współpracę. Umówiliśmy się na kolejną wizytę partnerską, ale w tej dotyczyć to ma wizyty przedstawicieli gminy niemieckiej z okazji 25-lecia gminy Puck w maju przyszłym roku.
Inicjatorem naszej współpracy, partnerstwa był poprzedni burmistrz Tomasz Szarbatkę, który również uczestniczył w naszym uroczystym podpisaniu nowej umowy partnerskiej. Podziękowaliśmy panu Tomaszowi Szarbatkę za wkład, jaki włożył w to nasze partnerstwo i w rozwój partnerstwa. Położenie tych gmin jest specyficzne. Są to tereny przyległe do Morza Północnego, w części są to tereny depresyjne, dużo użytków zielonych, rzeka Ost, która otoczona jest wysokimi wałami przeciwpowodziowymi, utrzymanie tej infrastruktury, stworzenie miejsc, gdzie jest bardzo dużo ptactwa, wykorzystuje się jako ewenement przyrodniczy, organizuje się piękne ścieżki i trasy rowerowe, również trasy objazdowe autobusem takim, gdzie można obserwować ptaki. Jest to teren bardzo równinny i jedna górka, która tam się pokazuje, jest już wielką atrakcją turystyczną. Korzystając z wyjazdu na delegację do Niemiec, mogłem odwiedzić takie duże gospodarstwo na 600 krów mlecznych. Proszę mi powiedzieć, czy to jest duże gospodarstwo i czy takie gospodarstwa są u nas na przykład na terenie naszej gminy? No niestety na terenie naszej gminy takie gospodarstwa nie ma, żadne gospodarstwo posiada 600 krów mlecznych. Nasz jeden radny posiada gospodarstwo rolne, również zajmuje się hodowlą bydła mlecznego i był w oborze tam, gdzie znajduje się 600 sztuk bydła, a kolega ma tylko 40 sztuk bydła, także ta skala jest zdecydowanie inna, ale był pod ogromnym wrażeniem. Bardzo mi się podoba rozwiązanie tutaj, że wszystko jest w jednym jakby kompleksie. Mamy boiska do siatkówki, do koszykówki, do tenisa ziemnego, sala gimnastyczna obok, boisko do piłki nożnej. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, gdyż to jest takie miejsce, gdzie można uprawiać kilka dyscyplin naraz i się jakby tutaj realizować w tym, co się lubi. Rozmawiał pan również z dyrekcją tutaj tych obiektów. Wspomniano tam również podczas rozmowy, że jednak też rodzice dużo włączają się, społeczeństwo tutaj z tego regionu. To jest bardzo fajna sprawa, że właśnie rodzice się włączają. Są to rodzice, dzieci, które tu chodzą do szkoły i wiedzą, że jeżeli się włączą i pomogą na pewno charytatywnie jako sponsorzy, to ich dzieci będą z tych obiektów korzystały i to jest też bardzo fajne. Nasi przedstawiciele, którzy byli w składzie delegacji, byli to radni, sołtysi, przedstawiciele szkół, sportu, kół gospodyń wiejskich, zwracają zawsze na jedną rzecz uwagę, na porządek, na zagospodarowanie, na piękne ukwiecone ogródki, na ten porządek i ład, który panuje praktycznie wszędzie. Rzeczywiście odbyło się strzelanie, bo strzelnica jest praktycznie w każdej małej gminie i udało się zdobyć pierwsze miejsce w strzelaniu i z wiatrówki, i z broni pneumatycznej. Sam byłem zaskoczony. Ich als geübte Schützen i nawet Holger i Michael jako znani strzelcy haben nur 27 Ringe zustande bekommen. Niestety dali tylko radę na 27 punktów. Und unser Bürgermeister aus Tutz, Wójt z Pucka, hat 28 Ringe geschossen.